Yo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, ja jestem Dżingis i witamy was wszyscy we trzech, czyli razem z Lighterem. Cześć. Co patrzysz? Achievementy. Jakie achievementy? Ktoś cię bije, nie wiem, pewnie Szymon się znowu zaczyna wydurniać. I oczywiście Szymonem, który jak zwykle zaczyna się tutaj wydurniać. I witamy was w rodzinnej przygodzie i lecimy dalej z tymi wszystkimi rzeczami. W poprzednim odcinku udało mi się wreszcie nie dość, że zlokalizować ropę, nie dość, że postawić tam pompę i tesserakta i tam okablować, orurować. A dzisiaj co ja bym chciał dzisiaj? Ja dzisiaj chcę tam doprowadzić energię do tamtego tesseractu, tak? Czyli trzeba postawić drugiego i zbudować już wreszcie w pomieszczeniu, które tam przygotował Lighter, rafinerię, aby przerabiała nam tą ropę na paliwo rakietowe. A jak już paliwo rakietowe, to jeszcze tylko tlen, kombinezony i parę innych mniej znaczących i łatwych do wykonania rzeczy. I lecimy, mam nadzieję, że już w przyszłym odcinku, albo co najmniej, albo może maksymalnie za dwa odcinki polecimy w kosmos na Księżyc. Cieszycie się? Tak, hurra, Księżyc, tak. Zawsze czekałem na to, żeby być na Księżycu. A wiecie, że prawdopodobnie wam coś powiem, według niektórych stron internetowych i niektórych ludzi, którzy na nich piszą, że człowiek do tej pory nie postawił nogi na Księżycu? Nogi nie. A co postawił? Kombinezon. No dobrze, a w kombinezonie miał nogę czy nie? Ale jak nie postawić nogi? No chodzi tak przysłowiowo, że nie postawił nogi, że nie wylądował na Księżycu. Takie są dziwne dywagacje i będziemy o tym tam kiedyś tam z Huśkiem chcemy porozmawiać o tym. Jeżeli ktoś chce powiedzieć, że nie postawił nogi, to chodzi o bardziej taką gołą stopę, nie? Nie no, nie wylądowali, nie byli ludzie nigdy na Księżycu. Byli. No, tak mówią niektórzy. Dobra, nieważne, byli, nie byli, nie mi to rozstrzygać. Ja się tam kiedyś wypowiem na ten temat, co przeczytałem. I będzie okej. Okay. Tymczasem ja biegnę do piwnicy znowu. Idę do piwnicy. A pod koniec odcinka przyjdziesz do mnie, bo coś robię. Przyjdę i pokażę pod koniec odcinka, jak zaszły postępy. Ale przede wszystkim jeszcze trzeba wybudować jedną rzecz, jedną bardzo ważną rzecz, a moi drodzy, bo zapomniałem o tym powiedzieć w poprzednim odcinku, żeby te czanki były aktywne, gdzie wydobywamy jakieś surowce. Tu właśnie chodzimy w tej chwili o ropę. To musimy postawić coś takiego jak chunk ladder, czyli coś, co nam cały czas aktywuje tego chunka, żeby tam nie trzeba było być i czekać i patrzeć, jak to się wydobywa. Więc na sam początek dzisiaj, na szybko, chunk ladder, chunk ladder. Chunk ladder. A to się przyda? Co? Chunk ladder? No może się przydać, bo będzie... On działa na takiej zasadzie, jakbyśmy tam non-stop ktoś był, rozumiesz? Czyli jest aktywny ten chunk. Czyli mi to jest potrzebne, dajcie wyłączę ten wentylator, mi to jest potrzebne po to, żeby na czanku, na którym mam postawioną pompę, która ma wydobywać ropę, żeby tam cały czas to było wydobycie. I robimy taki prosty. Klatkę. Prosty, z enderperły, ze złota i z enchant, ze stołu do enchantu. A stołu z enchantu to wiecie, książka, dwa diamenty i cztery obsydiany. Albo... Ciekawe, czy mamy jakąkolwiek książkę. Enter zdjęliśmy. Mamy. No tam zdjęliśmy. A czekajcie właśnie, czy ja tego stołu się nie uczyłem? Nie. Dopiero się go nauczyłem. Dobra, to bierzemy bok, książeczkę. Diaksiki mamy. Obsydian jest potrzebny. No jak się pisze obsidian, dobrze. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. I zaraz się tego nauczymy od razu, wiecie, żeby... żeby już mieć... O, mamy, od razu się tu nauczę. Enchanted table, dobra. I ty, aby... Dobra, zabieramy go z powrotem. Potrzebujemy jeszcze złota. Złota 5. Gold, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i enter perła jedną. Enter. Kurde, zobaczcie jak Jingi się już kurde popierdziela po tych modach normalnie. Jak ta lala, nie? Stryk, mamy. Możemy się go nauczyć? Możemy. Dobra, chunk loader i bierzemy. Hunk. Dobra, bierzemy go. Jednego i polecimy.
Moi drodzy, teraz polecimy Wayne Point i polecimy ropa, tak? Nie, to nie ta ropa. Ropa jest jedna. Tutaj duża ropa to była, teleport. Aha, to nie było też to. To było co innego. Magda przyszła. Cześć, siemano. Witam cię serdecznie. Kocham cię. Kochasz mnie, super. Rafineria ropy. O, tak żeśmy to nazwali z Kasprem. I słuchajcie, i teraz tak, mam tego Chunkloadera, mam, czyli go tutaj, tutaj. Ja sobie go chcę postawić, o, w tym miejscu, tutaj na tym. Będzie dobrze, pyk. I on zapracuje, zobaczcie. I on cały czas będzie mi aktywował ten chunk, gdzie jest to. Czyli te pola w dół i w górę, na maksa, na ile jest ustawione. A chunki chyba są 16 na 16, wydaje. Dobra, teraz tak, musimy przede wszystkim jeszcze tego... ja nie wiem, czy ja go dobrze skonfigurowałem, właśnie, konfigurowanie. Itemów nie będziemy żadnych przesyłać, czyli blokujemy. Fluid Mode, czyli on ma wysyłać fluid, czyli ciecz, a energię ma pobierać. Resive, dobra. Tutaj wyłączymy całkowicie sygnał Redstone'a, dodamy to jako jedynkę i nazwiemy to... Kacper, jak to nazwać? Bo tak cicho siedzisz, ja nie wiem. Pobuduję. No dobra, a jak byś nazwał to, gdzie byliśmy z tym Tesseractem tam wtedy? Żebyśmy wiedzieli, jak to... Franek. Tak, Franek, ropę nazwę Frankiem. No ty jesteś bardzo mądry, tą Szymon. Rafinerię? No tą rafinerię, ten punkt, gdzie przebie... Ja ją nazywałem... No. Franek. W tym były pointy. Gogle. Pod J. J i później wybierz sobie. J, mam waypoint, ja ją nazywałem Rafineria Teletubbies. Dobra. No tak, poważnie? Tak, chcę chodzić. Dobra, ja tu na wysy, nie piszę polskimi literami, no bo te polskie litery są... Nie, tak. Żadne Rafineria Teletubbies. No chodź Szymon na chwilę. Rafineria Teletubbies będzie w innym miejscu. Chodź tu Szymon. Wysyłanie ropy. Nie. Tato. Wysyłanie ropy, dobra. Okej. Okay. Gdzie jesteś? Jest załączony. Jak zobaczył, musi do komputera mojego przyjść. Po co? Jest skonfigurowany. Aha, bo na prądu jeszcze nie ma, więc tak jak nie będzie. Dobra, wracamy do domu, na szybko. Na szybciutko dom. Teleporcik, dom, jesteśmy już w domu. Do piwnicy złazimy i słuchajcie, kolejny tesera, który musimy ustawić i go z... zaprogramować. Słyszysz? Tutaj. To. To. I teraz to jest tu. Tu. Blokowanie. Send only. Dobra. Wyjdziesz do? Ruszył. Na razie nie. Za chwilę. Na razie nie mogę. Wytrzymaj. Jak? Pracuje? Zobaczcie, pracuje. Patrzcie jak fajnie. Już dymi. Widzicie, prąd dochodzi. Tutaj już ropa jest pobierana i wysyłana. Fajnie. Jest dobrze. Działa. O to mi chodziło, żeby działało. Dobra, już Szymonek idę. Już idę w tym momencie. Także poczekaj jeszcze momencik. Już tam się do ciebie przenoszę. Do domu. Mamy pierwszą rzecz skonfigurowaną. Gdzie ty jesteś przed domem? Tam, gdzie zawsze. Nigdzie. Jestem. Gdzie? Odwróć się. Obracam się. Nie widzę cię. Niby tu gdzieś masz być. Gdzie ty jesteś? No chodź na dach. No jest. No i co? Na strusiu jeździsz. Lata. Ale co za struś? Strusie nigdy nie latają, nie kłam. No. Strusie to są nieloty, one nie latają. Tak, prawda. A to jest inny strus. To struś ze skrzydłami. Poproszę dzień. To są druk. Dobra, dzięki. No. Dzięki. To poproszę. Dzięki! Dobra. Za karę. Ty masz tam masz craftinga? Masz craftinga u siebie, Kacper? Ja nie. Tam w budynku, czy nie? Nie. Nie kłam, masz. Nie mam. To sobie zrobię.
To masz Transmutation Table, masz na pewno. Lol. Kto to grają? To ja. Co to jest? Skąd ta muzyka? Z dworu. Co ty zrobiłeś tu? Nic. A to słyszysz się? No słyszę to. Ale tu ładnie żeś poustawiał. Serio. A gdzie jest ten nasz Transmutation Table? Tutaj miałeś go. Gdzie? Kurde, no coś lata, jestem, widzę. Dobra, to mi jest potrzebne. Dobra, kolejną rzeczą, którą muszę zrobić, to muszę... Co ja muszę? Tesseract, jeden. Rafinerię. Tesseract, zbiorniki i rafinerię, zbiorniki i rury. Dobra. Ale i te rury chyba mam, bo to są te fluid conduit. Dobra. Czyli muszę zrobić... Wiesz co, przydałby mi się tutaj... żeby nie ganiać za daleko, przydałby mi się tutaj ten workbench. Nie mam. Nie nauczyłem cię workbencha? Jak się zapisze? Wyoryk, tak? Wyoryky, BNCHY. Nie nauczyłem się. Uczymy się. Deski mi są potrzebne. Raz, dwa, trzy, cztery. Już zaraz będę umiał. Gdzie jesteś tato? U Kacpra. A gdzie Kacpr jest? U siebie. Crafting tape, nie żaden workbench. Ale ty jesteś Kacper normalny. Crafty. Ale nie nazywałeś kiedyś workbench? Nie, no teraz to się chyba crafting tape nazywa. Nie nazywałeś kiedyś workbench. Boże, type napiszę. Teraz nie pamiętam, się myli. Tabele, będzie szybko. Tato? Mam, dobra. Słucham. Wyjdźcie ze zewnątrz. Nie mogę teraz, naprawdę. Ja coś nie, robię, tam, nie. Jesteś. Nie będę wychodził na zewnątrz, tam, bo coś... Jesteś. Szymon, tam. Nie mam... No, rozumiesz, że no czy ty nie rozumiesz jednego, co się do ciebie mówi, czy za każdym razem... No dobrze, skaczesz, no już. A zobacz, na czym jeżdżę. Nieważne. Na słoniu. Nie, na strusiu. No przecież pokazywałeś mi tego strusia. Niedawno na dachu nie. Byłeś na strusiu. Jestem teraz innym, czarnym. O Boże, a weź mu zrób, żeby miał różowe paznokcie i żółte oczy. Nie da się. Zaraz będą znowu komentarze, że się czepiam, ale zobaczcie, co się dzieje. Człowiek chce coś zrobić, to podleci Szymon na strusiu. Tata, chodź wyjdź, zobacz, mam strusia! No tym razem inny, czarny! Ma jedno białe piórko, wystające z dupy. Sorry. No ale Szymon, mówiłem, że... Ale posłuchaj, jak mówisz, to mów z łaski swojej do mikrofonu. Możesz mówić do mikrofonu? Mogę. Dziękuję bardzo. Bo odchyliłeś się, nie wiem, gdzie ten mikrofon przed chwileczką trzymałeś, bo na pewno nie przy ustach. Ja też nie wiem. Ale umawialiśmy się, że na koniec odcinka pójdę do ciebie i zobaczę wszystko, co zrobiłeś. Bo powiedziałeś do mnie, przyjdź do mnie na koniec odcinka, bo coś fajnego robię, tak? No. Tak powiedziałeś? No. Więc teraz na koniec odcinka już nie pójdę do ciebie. Czemu? No bo pokazałeś chyba to, co zrobiłeś. Nie zrobiłem jeszcze. Jezu, widzicie ludziska i ja naprawdę już nie wiem w tym momencie, co miałem robić, no. O Boże, Krabi. Boże. Dobra, tank. Tank, ale z czego to miał być ten tank? Mam, nie, to jest tank fluid, nie chciałem z tego. Fluid tanki miałem, chciałem zwykłe tanki zrobić. I tak to zawsze jest, człowiek się chce czymś zająć, żeby skończyć, żeby coś na odcinku było więcej niż biegający Szymon. Albo Dżingis. Albo Dżingis biegający, dokładnie. Zwykłe tanki, to z czego one miały być robione? To nie były z faktory. To nie było i to nie było to, widzicie? O, z open bloków, właśnie to chciałem. Czyli obsydian i w środku... To tym razem tu tłuczę. Co ty tłuczesz? Co? O. Co to jest? Kralki. Wiesz, tam ekipunek palasz, gdzie ci odnawia. No to dobra, to później wytłumaczysz. Chyba. Nie wiem, też to... Dobra, Szymon, teraz ja mam do ciebie pytanko. Te tanki, co robiliśmy ostatnio, to były z open bloków, czyli normalna szyba, tak?
Ja mam je w tych... Obsydian. Bo zaś do, po, bo ja to, to, to do tego... Dać ci tego? No jedno mi wystarczy, to się nauczę i sobie już pobiorę. Wyjdę na zewnątrz budynku. Masz. No już się teleportujesz mi. Rzuciłeś jak ruszam mi? Pod... Tak. Gdzie? Jak... Do siebie. A jest tank. Dobra. Jeszcze musi roszan podrosnąć. Jaki roszan podrosnąć? Do czego? A, widzisz? Roszan jest. No to dobra, no to mi... Już. To mi pokażesz później. Dobra, słuchajcie, więc robimy. Tak? Kasper mi tutaj... Wyeksmitowałeś mi, synu. Tak, uciekaj. Dobra. Tank, ty, Anek... Open bloki, dobra. Wziąłem. Teraz mam tak, te serakty już mam dwa. Jeden tutaj wykorzystam do tego, dobrze. I potrzebujemy jeszcze rafinerię. Jak się robiło rafinerię? Z Galaktyki Crafta. Rafinerię z Galaktyki Crafta, czyli to. I potrzebujemy zrobić koper karnistery. Koper. Dwa stołny. Kompresowaną stal. A to, to to wszystko muszę wrócić tak do domu. Dobra. Bo tam mam te urządzenia. Nic nie zrobimy. Dom. Ale ładna bajka. To bajka. To dobrze. To oglądaj bajkę. A tu, tam wszystko zrobiłeś, co miałeś zrobić? Koper karnister. I tutaj, w tym koper karnister, to moi drodzy, jest inna troszeczkę... ale już wam zaraz pokażę, o co chodzi. To będzie, będzie prostsze, jak ja wam, prostsze, jak wam pokażę. Aby ten roszan. Dobra. I zobaczcie, jak ja to ułożę w ten sposób. Według tego schematu, to zobaczcie, co mi wychodzi. Jakiś wad, nie mam do czego pojęcia, co to jest, ale jeżeli to ułożę, zamiast tak, jak teraz, to ułożę to w sposób taki, nie mam nic, nie? Ale jest to alternatywna metoda kraftowania tych koper zbiorników, ale zobaczcie, co się robi, jak kliknę. Widzicie? Mam. I już mam to, co na rafinerię. Stone, furens i jeszcze kompresowana stal. To jest stal, stal ingot. A stal ingot robimy... Aha, tylko czekajcie, bo chodzi mi ten zwykły stal ingot właśnie z... nie z Indusa Crafta, tylko... Aha, właśnie. No i co? Tak? Z Indusa Crafta to było. Motel Stel. Ja w ogóle się nie uczyłem Stel ingotów. Electrical Dark Stel. Nie. No to jak to jest grane? Skompresowana stal. Jeszcze raz sprawdzę, bo coś mi się wydaje, że się tego chyba uczyłem. Nie pamiętasz, Kasper? Pamiętam, James. Electrical Steel, Dark Steel. Jak to się pisze, to ja może to mam. Dark Steel. Możesz odsłonić? Nie ma tego. Rafinowany Steel Ingot. Ale zobaczmy zaraz. Mam Electrical Dark tylko. Znowu zapominam, jak to się robi. Steel Dust, Valois Meller, ale to było jakoś proste, nie wiem, czy ingoty się dwa, iron, dobra, sprawdźmy to inaczej, poszukajmy inaczej. Ty, E, L, Under Eye. No niekoniecznie łatwiej. To. Tego steel ingotu się nie robiło czasami w tym mechanizmowy steel ingot. Czekajcie, tu coś było. Fuh, kurde, a steel dusty? Enriched
Ale ja mam problemy. Idę enchantowy tirofen 30. Nie będziemy mieć levela. No i nie mam problem, ale wiem, że tak się chyba inaczej robiło. Dobra, spróbujmy to zrobić po mojemu. Kurde, jeszcze mi lata tu coś przed nosem. Iron. Weźmy te dwa. I zobaczmy, czy... Gdzie te kompresory ja stawiałem? Tutaj. Czy jak ja wstawię... Pyk, coś się z tym zrobi? No robi się, zaraz zobaczymy. Właśnie jestem niepewny, byłem, czy to się robi steel ingot, ale chyba tak! Kacper. Kompresowany iron. Tak? Do końca. Popsujesz, więc to będzie dobrze. Źle. Nie psuj. Ręfi. Sorry? A mam kompresowane stal i to jest rafinowy. Czego budowę? Kompresowany stal, stealth nie ingot. Nie tam, co ty budujesz. No wiem, rafinowany ale ingot. To muszę iron dusty. Aha, tu redstone. I rafinowany iron. Dobra. I potrzebujemy iron dusty i pulweryzowany węgiel. Zobaczmy, czy mamy iron dusty. To się da nauczyć, nie da się tego nauczyć, szkoda. Ale dobra, to mogę odłożyć, to mogę odłożyć. To mogę odłożyć, to też. Tego nie. Iron. Iron plate, nie mam iron dustów, ale zaraz będę miał. Pyk. Koal. To był. Wow. Dobra, gdzie jest teraz macerator? Rozwalaj. I kurde, widzicie, nie wyrobię się po prostu. Chciałem iron dust, dobra, nie mogę się tego nauczyć, no więc to będę musiał w takim być razie palić wszystko. Niech to się pali. A ja jeszcze zobaczę raz, co mi jest tu potrzebne, jak to było robione. Tutaj pulweryzowany karkoal w pulweryzerze. Tak? Teraz. Nie to. No, ale nie z Starcraft, tak? Mało różnicę robi. Ale trochę robi. A steel dust się jak robi? Rafinowany steel ingot, ale rafinowany steel ingot właśnie. Pulweryzowany charcoal. Duszerze. Lub w pulweryzerze z redstone'em. Dobra. Ojejciu. Redstone. Koal. Ma być w ogóle arkoal. Dobra. Nie tak. Dobra. Gdzie jest mój ten kochany pulwa zał? Gdzie jest pulwaryzer? Tu. On nie jest załadowany. Aha. A, bo to jest energia, pierdziele. No. Więc sprawdźmy. No tego się mogę nauczyć. Dobra, no to w takim bądź razie to wystarczy. Już idę z powrotem.
Oddaję redstone, oddaję to i dodaję to. Bierzemy. Ile tam w tym maceratorze mi tego już powstało? No 10, no może na razie wystarczy. Dobra, tamto niech się robi. I to było się, gdzie to robiło? Kurde, bo znowu zapomniałem, w jakim to miejscu się robiło! Tu. Inductance Smeller, czyli iron pulweryzowany. Inductance Smeller, gdzie on był? Tu gdzieś był tutaj niedaleko. Bum, bum, bum. Gdzie jest indukt? O, jest właśnie. To bez piachu, oddaj mi piach. Tu się ładowało to. A tu się ładowało to. Pracuj. Kurde, wiecie co, ten po prostu jest trudne niejednokrotnie. To wszystko jest tak zagmatwane i tak pochrzanione, że tragedia, ale mam. Rafinowane z... Tak, dobra. I co dalej z tym się robiło? Tutaj normalnie. Dobra. Jasne. Super. Dawaj. Trzy. Jeszcze jedno. Dawaj. Ty przerabię sobie dalej to. To się może później przydać niedługo. Będzie znowu przydatne. Pyk. Dobra, cztery. Tu. Pyk. Pyk, 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 pyk. Dawaj. Pracuj. Muszę chociaż tę rafinerię zrobić, no. A wy co tam robicie, chłopaki? No mówcie coś dzisiaj. Ja? No. Nie wiem jak. Co? Bo nie słychać. Tone i Furens. Jeszcze raz, Kasperku. Nie, bo on powiedział, że ja i gadał i go nie było słychać, ja mówię go nie słychać. Jest czepiec. No i dobra, i mam, tak? Mam wszystko, mam nadzieję. Robimy tak, robimy tak, robimy... Czego mi brakuje? A, bo dwa stona, ja jeden wziąłem. Kurdek, jestem normalny. Ty, o. Jeszcze jeden. Dobra, teraz powinno ułożyć. Ciekawe, czy ułoży mi tą maszynę, czy znowu będą problemy. Ułożyło. Mam rafinerię. Co prawda nie mogę jej się nauczyć, ale trudno. Ale jest rafineria. O to chodziło, żeby było. Czy ja mam ze sobą wszystko? To mam... Boże, teraz problem. Jest jeden problem, bo... Z jednego tesseracta ja będę mógł... doprowadzić do tej energii. Dobra, teraz sprawdzimy. Ender. Dobra, lecimy. To kojarzy sobie coś, co by ciągle nie? działało to. Nie, tak jak ty teraz, że ciągle to działa. No. Na przykład spawner ciągle by działał. No. A ja tam by zbierał expa. Z podłodzi, a mnie tam nie, by nie było? Nie, 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 nie kojarzę. Czekaj, właśnie jeszcze muszę wziąć jedno. Mnie nie ma w tym miejscu, ale zbiera expa z podłodzi. Chyba nie ma czegoś takiego. Ja to jeszcze chunk loader. Chunk loadera mamy, jeszcze. Ale czy takie coś jest, to nie mam pojęcia. Dobra. Wyskakujemy na dwór, bo ja muszę teraz tak czy inaczej jeszcze postawić ten chunk loader. No właśnie, zapytaj widzów o to. Ja sobie tutaj postawię tego chunk loadera jednego, czekajcie, żeby jeszcze ten chunk był aktywny, bo niedługo się zacznie kończyć na mi to moje EMC i będzie, nie będzie proste. Dobra. Do mnie. Teto, brakuje mi tego. Wiesz czego? Nie wiem. Wiesz czego mi brakuje? Twojego mikrofonu, bo ja cię nie słychać. O, to by się przydało, wiesz? Przestań. Denerwuje mnie. No ale co cię denerwuje? On. A ty nas wcale. Lewo. Co ja tego zrobiłem? Bo ja może nie słychać, dobrze? Chodzę na dół. Hej, na następnym razem będę mógł cię słuchać. Co to jest?
co ma być, bo nie wiem, o co ci chodzi. Chodź, zobaczysz. Nie wiem, kosmos to zaraz, no mogę nie dostać. No by cię nie słychać. Ja pojawiły widzi gwiazdy. Ja widzę gwiazdy! Klina pewnie nos jest. Chodź. Nie. A ciekawe, czy water bucket da się ten. Na zdrowie, ktoś tam kicha, prycha. Dziękuję. No tu coś było. Za dziura. Tutaj Kasper, zrobiłeś. Zobaczymy. Za dziura. No nie rozwalaj, masz swoje zajęcie, Szymon? Już ci się skończyły, czy ci się znudziły? Skończyło mi się. Szymon, znowu masz ten. Skończyło mi się. Jak ci się mogło zajęcie skończyć, nie rozumiem. Nie mogę już to robić, nie wiem co mam robić. Muszę pomyśleć. No, ty też masz swoje zo skończyć robić. Już jest skończone? Pierwsze wypadałoby je zacząć. A, zacząć, no tak, praktycznie zapomniałem. Zrobiłem klatkę ze strusi. Jedną? Brawo. A ile ma być? Trzy klatki na jedno. Nie wiem, a tylko jedno zwierzę występuje u nas na serwerze? Nie wiedziałem, że tak ubogo mamy. Są trzy klatki. A są trzy zwierzęta, tak? A on nie pojechać. Cztery klatki są. Do prawdziwego zoo, żeby zobaczyć zwierzęta. No to właśnie, niedługo pojedzie i zobaczy. To duże drzewo tutaj ktoś wyrosuje. I muszę teraz no ścinać. A wiesz jak trudno? Policzek posadzone drewno. Nie jest lecne tego drewna, co jest po liściach posadzone, to nie... będą dostaną liście w powietrzu. Be. Nie przedrzynie, nie. Przedrzyniem. Ale jak wytniesz całe drzewo, to te liście znikną, wiesz nie, o tym? Nie, ale jak nie, ale dobrze mówię, bo jak jak są duże drzewa, to w koronach zostają jeszcze ten kawałki no, drzewa. No wiem, no. I jak nie wzniknął, jak nie zniknie ostatni kawałek drzewa, to na liście zostaną. Ale robi problem z niczego, bo ma plecak, dzięki któremu może w każde no tak. Miejsce dolecieć. Prawda. Więc to nie jest to, że robi to bez plecaka i musi na piechotę wszędzie się wbić, no, tak? Więc uważam, że to jest takie troszeczkę, wiesz, no. Dobra. Ale wiesz, że jest gorzej. Dobra, moi drodzy, ja tego już dzisiaj nie skończę, ale mam już przygotowane baniaki, podobnie. Mam rafinerię, mam tesserakty, połączymy to wszystko i wystartujemy już na kolejnym odcinku i pozostanie, tak jak mówię, zrobienie tylko i wyłącznie, tak nazwę to, tlenowni naszych kombinezonów. I już produkujemy rakiety i lecimy w kosmos. Zresztą zanim polecimy jeszcze w kosmos, to musimy ze sobą zabrać jedną maszynę, taką, która nam tam będzie kopała podczas naszej nieobecności i oczywiście Chunk Loadera i wszystko będzie dobrze. Także dziękujemy serdecznie za oglądanie. No miałeś chodzić, zobacz. Właśnie, jeszcze połażę tutaj, posprawdzam w międzyczasie, ale już dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam was do lajkowania, subskrybowania, pisania komentarzy. Mamy stanowiska komputerowe, to będą symulacje lotów? Nie, tutaj możesz kupić sobie na Mindbuyu. To możesz kupić? Nie, prawo. No to fajnie. No, sklep. To jest tak, ja zrobiłem przez ten odcinek łazienki. Tu jest wielka taka pralnia. Tutaj jest umyć japę. Szymon, mikrofon, teraz znowu powodujesz echo. Tak. Nie hiccup go, więc... Tutaj dobra, idę. Są showery dla każdego, tylko muszę jeszcze guziki powstawiać, żeby było, gdzie guziki wiesz. No ale czego w showerach drzwi, metalowe drzwi? To trochę tak głupie, bo to wygląda jakby miał, jak cela, sorry, wybacz. Weźmy w drewniane, nie ma takiego drzwi na zamek. No dobra, no. Widzę telefę, chodź. No. Wyjdź to kibel. No wiem, że to kibel. Kliknij prawym. No i siedzę. Dobra, wystarczy. Kliknij F. F? F kliknij. To naprawdę było to, co myślę? Tak. Teraz proszę do mnie. No wystarczy już. Kasper, gdzie ty to robisz? Dobra, wystarczy. Dobra, coś jeszcze, Kasper? Przemilczę to. Na odcinku będę robił stojaki kupkę. Stojaki na... kombinezony i w tą stronę będę robił przejście w dół do naszych sypialni i będzie koniec. I to już tak, aha. No i dobra, i to jest ta część taka, a gdzie baseny? Basen? Nie będzie? Ma basenu. Musi być.
Musi być. Nie musi być basen. To musi być basen. Bo kosmonauci mają zajęcie na basenie i musi być basen. Dobra, lecę do Szymona. Co to jest? Wyjście. Dobra, lecę do Szymona, moi drodzy. Także jeszcze. Już lecimy. W Zoo jesteś, Szymon? Tak. I zapraszam tutaj na dół. Widzę cię. To proszę zlecieć już. No i pójdź za mną. Skorpiony łażą. I pójdź za mną. No idę, idę. Zapraszam. Ma 10 drzwi, nic nie widać. No ale zobacz. Kasper, przylej tutaj, zobacz. I to jest ciekawie już. Widzę. Ale zobacz, jaki ładny roszan. No dobrze, przepiękny roszan. Tepnij się i zobacz, czy to zaczyna być ciekawie, no, to w tym stylu. No właśnie. Nadal bym, jedna z obowiązków to to, że wygląd, znaczy... Disconnected? Wygląd klatki, wiesz, bo zobacz, to są po prostu zwykłe płotki, nie? No tak, no to ale mówię, znaczy chodzi mi o sam środek, że środek tak, już jest bardzo ciekawy. Jest fajnie, tak, dodałbym jeszcze jakąś roślinkę, tą na przykład, nie tak, wiem, trzcinę i kaktusa. Albo zdechłe kwiatki te. No i by było całkiem fajnie, także no, naprawdę, fajnie, naprawdę duży, wiesz, wielki plus. Ale przyznaj, roszan bardzo ładny wyszedł. Bardzo ładny. Duży, wielki plus, Szymon uciekł, już dyskonaktował się. Więc cóż, więc my się żegnamy, moi drodzy, jeszcze raz pamiętajcie, że gdy łączą nawet pokolenia, i do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że już w kolejnym odcinku skończę tam, jeżeli Szymon mi już nie będzie przeszkadzał i nie będzie. Tato, chodź. Tato, chodź na chwilę, zobacz coś. Ale tato. Ja w ogóle mam świetny pomysł tato. Na zmienienie naszego portalu do Pojechła, ale to nie będę zdradzał. Sam to się zrobi. Dobra, trzymajcie się ciepło, do kolejnego razu. Na razie. Cześć. Yo. Tara. Siema.